Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Simsów na moim kanale. W dzisiejszym odcinku budujemy sobie stajnię. Od ostatniego filmu trochę się zmieniło, bo kupiłam sobie dodatek Razem Raźniej i zmieniłam trochę swoje cechy i swoją postać i jakby, no wiecie, że tam dochodzą te wszystkie rzeczy, w ogóle była aktualizacja, że doszło bielactwo i mi się w ogóle mega podoba to, jak te Simy wyglądają z tym. I to jest właśnie jedna z tych rzeczy, którą chciałam zawsze, żeby była i ona doszła, więc naprawdę fajnie. A ja kupiłam sobie... Czemu to pokazuję? Jest moda gotów? Gotycki szyk. Jak to jest got, to spoko. O! I wiecie, to jest jakieś tam, że budowanie relacji, jest też domek na drzewie w ogóle, to jest najlepsza część tego dodatku. W ogóle są mega fajne ciuchy i są nosidełka. I dla dzieci są mega fajne ciuchy też. Jest mega dużo tych pieprzyków, jakichś takich zmian na skórze i mi się to mega podoba, bo to bardzo jakby odmienia od siebie Simów. Myślę, że są inni, nie? Że nie są wszyscy na jedno kopyto. I jeszcze tak w ramach wstępu, to... Chcę powiedzieć, że zmieniłam parcelę. Była ona trochę mała, a po drugie była tam piaszczysta ziemia. I ja na przykład chciałam zrobić trawę, ale jak zamalowałam całą parcelę na zielono, w sensie trawę zrobiłam, to wyróżniała się ona od tego, jakby co było obok. Wiecie, a jak próbowałam znaleźć taki kolor podłoża, który był oryginalnie, to się nie dało, więc... Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi, ale... No, musiałam po prostu zmienić. W każdym razie przeniosłam się tu, na wierzbową zatoczkę i tu zbudujemy takie mega giga rancho, bo tu jest taka mega duża parcela i naprawdę pole do popisu mamy niezłe. Także tutaj są moje wszystkie koniki i ja i mój pies, także lecimy. Edytuj. Jezu, jaka chawira obok mnie jest. Co jest? Ty, jaka willa. A tu chyba nikt nie mieszka, to jest prywatne, nie? W sensie, Boże, wolne, nie? Dobra. Planowałam też... Jezu, jaka jest ogromna ta parcela, Boże. Ale serio, mamy tutaj mega pole do popisu, żeby tu zrobić coś fajnego. Jest przy rzece, co prawda... No teren trochę słaby na trzymanie koni. No ale kogo to tam obchodzi? Będziemy mieć taką prestiżową stajnię. Ale ja bym chciała w takim wiejskim stylu to zrobić. Dobra. Czyli najpierw budujemy mój domek. On planuje tak, tu będzie domek, gdzieś tu, albo w ogóle tu zrobimy domek na środku, a wokół tego domu będzie jakby, tu będzie pastwisko i tu będzie ujeżdżalnia, w sensie, no wiecie, hala, znaczy nie hala, tylko no ujeżdżalnia, no, wiecie, o co mi chodzi, a tu ewentualnie zrobimy jakąś wiatkę małą, czy coś takiego, także lecimy. To mi pewnie zajmie trochę. Dobra. Bywało gorzej. Teraz weźmy, jak mamy dach, no to przydałoby się mieć też dachówkę. Niemożliwe. Weźmy, zróbmy taki... Aha. A co do dupy jednak. Nie no, w łazience taki dach, no trochę słabo, nie? Ja chcę taki kotyczkor. No dobra, może bez przesady. Dobra, weźmy najpierw, zróbmy ten... Takie jak ja chcę, bo ja chcę panele i ja chcę różowe panele. Były panele, aha, bo to będzie okładzina. Ja chcę te. Wymarzony dom, tak szczerze. To zrobimy w tej różowej okładzinie, a to zrobimy resztę w białym. W białym murku. Tylko może nie w tym. A jest inna? Inna faktura tego drewna w tym kolorze?
O, jest taka. Lepsza ta, czy ta? Nie, ta lepsza. Dobra, weźmy już ten. Się nie chcę szukać. Aha, bo to jest taka dachówka, to ja nie, to ja chcę mur. Biały. Jest taki nie do końca biały, ale okej, okay, może być. Chociaż... Nie, ten jest lepsiejszy. Chociaż te kolory się za wiele od siebie nie różnią, to no. Czekajcie. Nie no, trochę się różnią. Dobra, zostawiam tak. Z okna. Myślę, że dom jest git. Dobra. Nie wiem, czy nie zrobię z tego dwóch odcinków, bo to trochę długo będzie trwało, jak ja będę ten domek robić. Ale no, zobaczymy. Postaram się dzisiaj zrobić tylko dom. A innych w następnym odcinku zrobić ten. Dobra, w domu robię taki styl z drewna, ale takiego, wiecie, nie takiego mega białego, tylko takiego, o, takiego lekko brązowego. Mi się mega podoba takie drewno, taki kolor drewna. Ale zrobimy sobie tylko, chociaż w tym też możemy zrobić takie drewno, a co? To miało być wyjście na taras. No to zrobimy wyjście na taras. A co? Szklane drzwi potrzebuję. O! Nie będzie wyjście na taras i co? Mały timeskip, ponieważ nie chciało mi się tego wszystkiego pokazywać, jak gram. Więc no, zrobiłam już cały swój dom. Także teraz wam go pokażę. Na razie ogród jest nieskończony, no i tak to ogółem wygląda. Tu postawiłam sobie rower przed domem, żeby nie zapomnieć go postawić później. Jeszcze tu by się przydało jakąś ścieżkę narysować, więc mogę to w sumie zrobić teraz. O Jezus, nie, to chciałam próbować. O dobra, nie klikło się. O dobra, teraz się klikło. Zrobimy z kamienia. To było tak, wiecie, lepiej. Jezus, ale krzywo. Ja nigdy nie umiem tych ścieżek rysować. Zawsze mi wychodzą takie mega krzywe. Dobra, myślę, że spiknie. Na razie. I tak, tutaj z tyłu zrobiłam taki tarasik mini z wyjściem do koników. I tutaj są jakieś rośliny, doniczki, jakiś grill, no wiadomo. Od razu ostrzegam, jakby jak ktoś nie lubi różowego koloru, to niech, nie wiem, nie patrzę czy coś. To wygląda jak dom Barbie, okej? Okay? W stylu cottagecore, nowoczesno-dziwnym.
Nie, jakby ja bym tak swojego domu nie zrobiła. Ale przez to, że to jest gra, to w sumie co mi zależy? Tu jest stół do jadalni, tu jest kominek, tutaj jest łazienka ze szlafrokiem, z półścianką, z tym. No, tak ona wygląda. Tutaj pozmieniałam trochę okna w niektórych miejscach, ale nie wiem, czemu to się takie czarne te okna zrobiły. Jakby z tej strony są ok, a z tej strony są... Czekajcie, spróbujemy to zniszczyć i zrobić jeszcze raz. Nie wiem, o co chodzi, czemu jest tak tutaj. A jak zrobię tak? No mogę przy to zrobić tak. Będzie bez problemu. To jest salon, to jest półścianką oddzielony jakby taki mini salonik, w którym jest kanapa i telewizor z tym. To jest miejsce dla hakera, które też jest różowe. Proszę nie pytać. Tu jest taki mini kącik z kwiatkami, z książkami. Tu też są jakieś w ogóle bambusy, nie wiem. Tu są jakieś takie podstawowe rzeczy kuchenne. To jest mój pokój, jakby mega mi się ten pokój podoba. Bo są i tutaj te takie... Te gwiazdki są. I jest też ten. To jest biurko w ogóle, tak wygląda moje biurko. Tu jest w ogóle z plecakiem to biurko, tu jakieś rzeczy. Tu są zasłonki, także na różowo. Ale mogłabym mieć taki pokój, podoba mi się on. Nie wiadomo, lustro. Także wydaje mi się, że jest git. Nie pokazywałam wam tego, bo trochę długo mi to zajęło i też musiałam się długo męczyć z tym dachem. Bardzo mnie denerwował. Ale już zrobiłam. I teraz możemy sobie w sumie przejść do robienia ogrodu. Czyli zazwyczaj mojej ulubionej części. Bo ja uwielbiam, po prostu uwielbiam robić tutaj przed domem takie coś. Takie, wiecie, ogródki ala. Bo mi się to mega fajnie robi. Dobra, słuchajcie, zrobiłam tu ujeżdżalnię. Kilka przeszkód tam nastawiałam. Wydaje mi się, że jest git. A resztę będziemy robić już w następnym odcinku. Także jeżeli chcecie więcej Simsów, to zostawcie... O Jezus, jeszcze widzę, że tutaj muszę ten usunąć. Także jeżeli chcecie więcej Simsów, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. I do zobaczenia. Bye!